Żeby zabezpieczyć swój majątek, warto to zrobić za życia, wtedy, kiedy mamy wpływ na to, co się dzieje z naszym majątkiem. Sposobów mamy kilka. Możemy rozdysponować przed śmiercią majątek lub rozdysponować swój majątek na wypadek śmierci. Wtedy mamy możliwość sporządzenia testamentu. Warto o to zadbać, żeby po naszej śmierci majątek został należycie zabezpieczony i trafił do rąk tych osób, co do których chcielibyśmy, żeby trafił. I mamy różne możliwości, żeby testament taki został odnaleziony. Najlepszą formą jest sporządzenie testamentu pisemnego. Pisemny testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. I taka forma byłaby najlepszą formą do zabezpieczenia się przed osobami, które chciałyby zniszczyć lub uszkodzić nasz testament, a zatem niezgodnie z naszą wolą przejąć masę spadkową. W takim przypadku udajemy się do notariusza, umawiamy się na określony termin i ustalamy, jaka jest od tego odpłatność. Warto pamiętać o tym, że testament dobrze wpisać do rejestru testamentów. Jest za to dodatkowa opłata za czynność notarialną, nie jest ona duża i warto wpisać taki testament do rejestru testamentów, albowiem później w każdej kancelarii notarialnej mamy możliwość dowiedzenia się, że testament został sporządzony. Nie będziemy mieli sytuacji, że testament został odnaleziony i został zniszczony. Jeżeli nie mamy możliwości, aby sporządzić testament notarialny, możemy sporządzić go w zwykłej formie pisemnej. Wpisujemy odręcznie treść testamentu w ten sposób, że określamy, kto ma być spadkobiercą, czyli osobę, która miałaby po nas dziedziczyć. Opatrujemy taki pisemny testament zwykły datą i czytelnym podpisem. Warto rodzinie powiedzieć, gdzie został złożony taki testament i opowiedzieć o jego treści, dlatego że w momencie, kiedy testament zaginie, mamy możliwość powołania się na testament ustny złożony przy świadkach. W momencie, kiedy mamy obawę rychłej śmierci, a co w momencie panującej na całym świecie pandemii jest częstą sytuacją, wówczas mamy możliwość określenia swojej ostatniej woli w testamencie ustnym. Taki testament możemy złożyć w obecności trzech świadków. Należy pamiętać, że świadkowie nie mogą otrzymać nic z masy spadkowej i nie mogą być spokrewnieni ani spowinowaceni ze spadkodawcą, czyli z osobą, która sporządza taki testament. Teoretycznie powinno być tak, że każdy pacjent ma mieć zapewnioną możliwość wygłoszenia swojej ostatniej woli i w takim przypadku można swój testament wygłosić w obecności funkcjonariuszy szpitalnych, pielęgniarek, lekarzy. Będą to osoby obce, które nie otrzymają nic w spadku. Może pojawić się taka sytuacja, że nie chcemy, aby nasz majątek trafił do którejś osoby z naszej rodziny, która dziedziczyłaby po nas zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. W takim przypadku mamy możliwość wydziedziczenia takiej osoby. Wydziedziczenie najlepiej zrobić w testamencie notarialnym, dlatego że wymaga ono szczególnych zapisów, określenia dokładnie osoby, co do której mamy wątpliwości, nie chcemy, aby była naszym spadkobiercą. Musimy pamiętać, że wydziedziczenie dotyczy tylko dokładnie tej osoby, którą wskazujemy w wydziedziczeniu. Jeżeli jest to nasze dziecko, to musimy pamiętać, że w sytuacji wydziedziczenia dziecka jego dzieci będą dziedziczyć.
Jeżeli mamy zamiar wydziedziczyć wszystkich po kolei, to musimy to opisać dokładnie. Notariusz z pewnością będzie pomocny przy określeniu tego kręgu osób do wydziedziczenia. Dodatkowo wydziedziczenie musi określać przyczynę wydziedziczenia i warto o tym pamiętać. I notariusz na pewno zwróci na to uwagę. Najczęstsze przyczyny wydziedziczenia są to trudne relacje z dziećmi, brak zaopiekowania się osobą starszą i uporczywe naruszenie zasad współżycia społecznego. W takim kierunku warto podążać, żeby zabezpieczyć na przyszłość swój majątek. W sytuacji, kiedy w testamencie określimy jako spadkobiercę tylko jedną osobę z kręgu naszych spadkobierców ustawowych, to pozostałym zstępnym małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy może przysługiwać zachowek. Zachowek to taka instytucja, w której otrzymamy i połowę udziału spadkowego, jaki uzyskalibyśmy, dziedzicząc ustawowo. Lub w przypadku osób małoletnich lub osób trwale niezdolnych do pracy, taki udział zachowku to 2/3 wartości masy spadkowej. Aby uzyskać zachowek, należy złożyć pozew do właściwego sądu. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z chwilą śmierci spadkobierca nabywa spadek. Aby uzyskać prawo do nabytego spadku, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania, w którym zmarł spadkodawca. Możliwe jest też stwierdzenie nabycia praw do spadku u notariusza. Warto pamiętać o takim rozwiązaniu, ale w takim przypadku wszyscy spadkobiercy ustawowi mają obowiązek stawić się u notariusza. W sytuacji, kiedy nie możemy wszyscy stawić się jednocześnie u notariusza, jedynym rozwiązaniem jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożony do sądu rejonowego. Opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to 100 zł plus 5 zł za rejestr spadkowy. Do takiego wniosku załączamy akt zgonu i określamy podstawę naszego dziedziczenia. Albo jest to dziedziczenie testamentowe. W takim przypadku, jeżeli mamy wiedzę co do testamentu, załączamy ten testament wraz z wnioskiem. Testament poszukujemy bądź w domu, jeśli mamy wiedzę, że został sporządzony pisemnie, albo u notariusza. Możemy mieć już wskazanego notariusza, u którego spadkodawca złożył taki testament, lub udać się do notariusza i poszukiwać testamentu w rejestrze testamentów. Notariusz dokona czynności sprawdzenia rejestru i zweryfikuje, czy w którejś kancelarii notarialnej taki testament został złożony. Jeżeli nie mamy testamentu, wtedy dziedziczymy na podstawie ustawy. W takim przypadku w pierwszej kolejności dziedziczą po spadkodawcy dzieci wraz z małżonkiem. Każdy dziedziczy w częściach równych, ale małżonek nie może mieć udziału niższego niż 1/4 masy spadkowej. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, wynosi połowę masy spadkowej. W braku wstępnych, czyli dzieci i małżonka, w takiej sytuacji z ustawy dziedziczą rodzice. Również w częściach równych. Jeżeli rodzice nie dożyli otwarcia spadku, w
takim przypadku cały majątek przypada rodzeństwu. Warto za życia zadbać o swoje sprawy, bo wtedy mamy na nie realny wpływ, a nie pozostawiać je do decyzji osób po naszej śmierci, bo należy zauważyć dużą tendencję osób zgłaszających się po naszej śmierci, które nie interesowały się naszym losem. Dlatego dobrze wokół siebie zobaczyć i zauważyć, w jaki sposób nasze prawa możemy wykonywać i mieć na nie realny wpływ. Odpowiednie instytucje na pewno nam w tym pomogą.